No. Zostawiam wam moje zwierzaczki. Są fajne. I są nieprawdziwe. Bardzo fajny filmik. Da się pogłaskać wilka? Da się pogłaskać. Na szczęście ten wilk nie gryzie, prawda? Bo on jest przecież nieprawdziwy. No dokładnie, sztuczny wilk. To taki duży, duży łoś. Na takiego łosia wpaść, to niedobrze. Jesteśmy z Kamilką przy historycznej fontannie, w której kiedyś prawdopodobnie coś działo, ale teraz już niestety od dłuższego czasu tutaj nic nie ma. Co tu ciekawego mamy, Kamila? Murek. Murek mamy, dokładnie. I właściwie tyle. Zmierzamy w stronę tak zwanych jaskiń, czyli schronów, ale nie wiem, czy tam trafimy. Tutaj mamy, Kamilko, co mamy, misiu, tutaj? Widok mamy z wieży widokowej, tak? Na rzekę. Na rzekę. Rzeka nazywa się Biebrza, tak? Tak. Nie wiem czemu, ale nie kojarzę tego schronu, chociaż byłem tu kilka razy. W każdym razie doszliśmy do pierwszej linii, do fortu zarzecznego. Główne schrony są trochę dalej, tu znalazłem jakieś po prostu coś innego. No i zaraz z Kamilką wejdziemy i sprawdzimy, co tam jest. Prawda, misiu? Prawda. O, miśka już ma nawet latarkę. Dobra, odpalona. Idziemy, chodź. Idziemy, uwaga. Uwaga, tylko misiu, trzeba patrzeć. Schowaj się. No. Stój, czekaj na tatę. Wow. Co tu się dzieje? Wow. O. Skoczysz sama? O, super. Dobra, cóż to się dzieje? Mamy... A, bo ten schron chyba został wysadzony w powietrze. Miłość to uczucie głupie, zaczyna się na twarzy. Kończy się wiadomo gdzie. Bardzo piękna maksyma. Tutaj mamy jakieś opony od traktora. Albo od Sara. I świeci. Świecimy, misia, tak. Kamilka, świecisz tutaj. Chodź z drugiej strony, zobaczymy co jest. Tutaj. Z drugiej strony jest wyjście. Wyjście chyba jest, co? Miałam tak. Rację. Tu mamy już wyjście. Uwaga, wchodzimy po schodach. Trzymaj latarkę, misiu, w jednej. Statem po drugiej. Dobra. Okej. Okay. Weszliśmy właśnie z Kamilką sobie na jeden ze schronów. Kamila właśnie próbuje się spiąć. Dawaj, miśka. O tak, o, dobra. Super. Poczekaj na tatę. O. Tam wejdziemy, czy nie? Nie, tam nie wejdziemy, tam chyba nic nie ma. Nic nie ma. No, widzisz, mamy tutaj... Stój, misiu, stój, czekaj, stój, bo tu można wpaść. Możemy tutaj podejść jeszcze trochę. Zobaczyć trochę dalej. No, tutaj niestety schron jest w ruinie. Dużo do obserwowania nie ma. Także będziemy chyba szli dalej, co, Kamila? Poczekaj. No. Jeszcze musimy znaleźć jakąś jaskinię. Spacerując po schronach udało nam się razem z Kamilką odnaleźć nową jaskinię. Nową jaskinię. Jeszcze nigdy ja nie byłam w jaskiniach taką. No, jak ci się podoba? Fajnie. No to... Gdzie? Wyjdziesz z drugiej strony, Kamilko, to my już tam byliśmy. Właśnie jesteśmy z Kamilką przy kolejnym schronie. Nie wiem, czy widać to na filmie.
ale właśnie w jego kierunku zmierzamy. Damy radę, Kamilka? O, no pewnie, szefie. No, to mi się podoba. Okej, okay, Kamilka znalazła kolejną jaskinię. Niestety, w porządku, Miśka? W porządku. Dobra. No, niestety, wejście jest zawalone, jak zresztą większość, zasypane. Za dużo tu nie wyczarujemy. Idziemy szukać dalej. Tuż obok zasypanego schronu trafiliśmy na następny. No, ten już jest ładnie zachowany. Stój, Misiu, poczekaj. Oj, ciemno strasznie. A weź poświeć tu latarką. Jest coś takiego? Koszczelina. No, to zaraz. Ok. Tutaj wyszliśmy z drugiej strony. Ominęliśmy wielką dziurę. No i trafiliśmy chyba na stanowiska CKM-ów, takie porządne. Dobra, Miśka, idziemy dalej. Idziemy dalej. No, bierz moim światłem. Poświeć tutaj, Misiu, po tej stronie jest to poświeć. Niżej, trochę niżej. O, taka. Co tu mamy? Tu mamy jakieś te. O, tu też mamy takie stanowiska do... Ale to jest za małe. Za małe, dobra. Rączka, Misia, idziemy dalej. Rączka. Prowadź po schodach. Uwaga, raz, dwa i trzy. O tak, dobra. Teraz tutaj wychodzimy. O, tu mamy jakieś wyjście. Dziura. Uważaj na dziurę. Dobra, stań, Misiu, w miejscu. Stań, daj teraz latarkę. Mogę poświecić tutaj, pokazać. Dziura jest niestety mega. No. Dobra, będziemy teraz starali się przejść tędy. Świecę, Miśka, na ten. Świecę cały czas. Świecę cały czas. Świecę. Dobra. Wyszliśmy. Udało się, to ciemnotę. Weź teraz tu skręcamy, co? Teraz tu skręcamy. Teraz zobaczymy, co jest tutaj. Da się tutaj wyjść. Tutaj mamy takie przejście. Wow, zobacz, gdzie wyszliśmy. Jest taki duży. No i doszliśmy do jakiegoś rozwalonego miejsca. Gdzie to tutaj mamy? Chyba nic nie mamy. Jakiś taki... Nic takiego nie mamy. To cofamy się. Okej. Tutaj mamy dalszy schron. Tu, a tutaj to nic nie ma. Nic nie ma, dobra. Możemy iść dalej, szukać kolejnych. No, a czekaj, tu coś jeszcze jest, Miśka. Tu już byliśmy. Tu zobacz, jakie takie stalowe drzwi, ostrożnie, Misiu. O. Mucha lata. Słyszę ją. No. A tu więcej nic nie ma. Dobra. Udało się trafić na kolejny duży schron. Przed nami następny schron. To jest całkiem fajny. Teraz wejdziemy na górę z Kamilką, a później będziemy szukać wejścia z dołu. Gotowe, córcia? To idziemy. No, spróbuj na ten kamień wejść. No. I do góry. No dawaj. No. Masz rację, no. Odłóż. O tako. Dobra. Teraz ja. Hop. Jajku, i spodnie mi się porwały, aż widzisz? Co? Aż się spodnie chyba porwały. Na całej nodze tutaj. Dobra, idziemy, trudno. No, oj, a tutaj, o, tutaj jakąś dziurę mamy. Co to jest? Co to za dziura? Czekaj, strach podchodzić w ogóle. Nie, chodź, schodzimy, Miśka. Poszukamy wejścia od dołu. Będzie trzeba zejść jakoś na dół. Ale zaraz coś sobie myślimy. Okej, udało nam się znaleźć wejście do kolejnego schronu. Byliśmy na górze, teraz idziemy do jaskini. Czekaj, tato. No, poświeć mi się latarką. Świecę cały czas. No, świeć. Patrz pod nogi koniecznie, Niuniu. No. No, wyszliśmy na... Tu na jakieś też...
Stanowisko do działu. A tutaj co mamy? A tu mamy jeszcze jedno. Dobra, wydawało mi się, Kamilko, że jeszcze był jeden skręt w lewo. No, w tej ciemnicy. Potrzebny weź pośród tu miśka, co to jest? To są same. Dziura jakaś. No to trzeba będzie bardzo uważać na tą dziurę. O, miśka, tu pamiętasz? Chodź, tu wejdziemy. To jest ten. Pamiętasz, to jest to miejsce, gdzie z góry patrzyliśmy. Tak. No to jakieś kurcze maszyny są chyba. Ale albo przecież były my nie wpadliśmy w tu, tylko przeszliśmy tym przejściem. Zgadza się. Tu nawet drabinka jest, widzisz? Można sobie wejść. No, można sobie wejść, ale chyba lepiej nie wchodzić. Dlaczego? No ja to się trochę boję, bo tu można łatwo spaść. Fajnie, ale udało nam się znaleźć tą właśnie dziurę, na którą patrzyliśmy z góry. Tak. Fajnie. Jeśli musieli... O, a tu coś jest, czekaj. Czekaj, Miśko, chodź tutaj. Tu coś jeszcze mamy. O. No proszę, ale my tu już byliśmy. Byliśmy w podobnym miejscu chyba. Czy konkretnie, tak, tutaj nie wiem. Ale my tu już byliśmy, więc proszę tędy. Dobrze, idziemy tędy. Tylko uważaj, Miśka, żeby ten rów nie wpaść. No. A tu co mamy? O, tu nic nie mamy. Tu mamy też takie stanowisko do strzelania. To co, wychodzimy, szukamy następnej jaskini? Tak. Okej, kolejny schron. Idziemy. Uwaga, Kamila, na te. Na kamienie. Takie trzecie. Dobra. To ojej, no właśnie. W porządku? Miśka? Nic mi się nie stało. Nie boli nic? Nie. Nie rozbiłeś sobie nic? Dobra, oj, wstawaj. Na pewno trzymasz się? Tu idziemy dalej. Hop. Hop, hop. Tutaj mamy jakiś... Nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ale o, a tu mieliśmy drugie wyjście. Tu mogliśmy stąd wyjść właściwie. Tak, ale idziemy co? Dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tu chyba nie ma za bardzo... Zejdziesz sama, Kamilka? Pewnie. To chodź. Dobra, ostrożnie teraz. Chodź, idziemy tam tych drzwi, co znaleźliśmy. Tam. O, tam drzwi są, widzisz takie. Tak. Chyba ostrożnie na głowę. Sprawdźmy mnie. Niestety nie udało nam się znaleźć wyjścia z drugiej strony. Więc wracamy tu, gdzie byliśmy. Filmik też powstałby marny, więc... Wchodzimy tutaj. Widzieliśmy jakieś małe, zapomniane wejście. Co tam się stało, Miśka? Ojej! Okay, udało nam się zejść stąd. Jak widać, jest to trochę droga bez powrotu. Będziemy kombinować z Kamilą wyjście z tej magicznej jaskini. Chodź, Miśka, idziemy. Co ty kombinujesz tutaj? Kamila, nie wejdziesz tam już, rozumiesz? Tato nawet nie wiem, czy by tam wszedł. Chodź, wiesz? Idziemy dalej. Tak wejdziemy. Ojejku, co za uparciuch mały. No tak, no już próbowałaś tędy wchodzić. Ech, to ja wrócę później. Okej. 15 minut później, w końcu udało mi się. I 2 metry niżej. Udało nam się w końcu zejść. Znaleźliśmy jakieś zapomniane drzwi. I przez piętro udało nam się zejść na dół. Chodź, Misia, chodź. No. Dobra. Wejdziesz na murek? Ja wejdę. No to chodź. Ale najpierw ja. No. Potem ty. Droga wolna. Z wyjścia mamy jeszcze jeden, a właściwie 2 tunele. Kamila, weź posiedź tutaj. Posiedź tutaj. O tak. Pewnie słabo widać. Ale mamy tutaj 2 tunele. Jeden wychodzi tędy.
A drugi idzie tamtędy. Co tam? Co tam? Wracamy? No to idziemy jeszcze tędy. Tylko uważaj pod nogi, Miśka. Przestało w drodze, mnie nogi nie bolą. No to cudownie. Aby tak dalej. A tutaj chyba wyjdziemy na jakiś... strumień. Nie wiem, czy strumień. No, chodź Misia, idziemy tędy. Dobra, Kamilko, to jakbyś podsumowała dzisiejsze wyjście? Podobało ci się? O, tak. Świetnie, mi też się podobało. Co najbardziej się podobało tobie? Najbardziej podobało mi się jaskinie. I jedzenie. Jedzenie? No, jedzenia w jaskiniach nie było, ale rzeczywiście jedzenie mieliśmy fajne. Jaskinie też były świetne. Chciałem Kamilce z tego miejsca podziękować za to, że mi się osłaniała mi droga latarką swoją, ponieważ moja latarka niestety wysiadła. A teraz będziemy się zbierać powoli na pociąg. Coś chcesz dodać, Kamilko? Dodam oświat wyprawowy. Tak, świat wyprawowy. Będziemy częściej jeździć? Tak. No to cudownie. Z tobą. To na razie.